Cześć, tutaj Mikroświetleny. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się wykonaną przeze mnie własnoręcznie prezentacją o rybach, czyli kręgowcach zmiennociepnych. Zacznijmy od przystosowania ryb do życia w wodzie. Najpierw mamy tutaj cechy budowy zewnętrznej. Są tu m.in. opływowy kształt ciała, skóra pokryta śluzem i łuskami. Płetwy, ubarwienie ochronne przed drapieżnikami, nieruchome połączenie głowy z kręgosłupem oraz linia boczna, która pozwala rybie utrzymać prawidłową postawę i ryba po prostu się nie przechyla na boki i pozwala ona tak jakby utrzymać równowagę. Teraz cechy budowy wewnętrznej: mamy tutaj tylko dwa podpunkty, są to skrzela. Są to takie płuca, dzięki którym ryba potrafi oddychać pod wodą. W nich właśnie zachodzi cała wymiana gazowa, ponieważ ryba oddycha, wiadomo, tlenem rozpuszczonym w wodzie. Oraz drugi podpunkt, czyli pęcherz pławny. Tutaj załączam Wam taki obrazek, na którym jest przedstawiona budowa zewnętrzna ryby. Możecie teraz, jeżeli oglądacie to na telefonie, zrobić sobie screenshota jako zdjęcie do telefonu, żeby to później dokładniej przeanalizować, a teraz przechodzimy dalej. No i tutaj znowu przedstawiam Wam zdjęcie tym razem budowy wewnętrznej ryby. Przechodzimy teraz do podpunktu, który bardzo często przydaje się na sprawdzianach. Jak i kartkówkach, czyli pozytywne i negatywne znaczenie ryb. Najpierw takie w sumie dla człowieka, ale niekoniecznie, czyli na przykład ryby stanowią pokarm dla zwierząt, jak i dla człowieka. Z wątroby, na przykład rekina, pozyskuje się tran, wykorzystuje się też do produkcji żelatyny i kleju. No i wiadomo, ryby często hodujemy w domu. No, i takie jedno właściwie negatywne znaczenie to, że po prostu stanowią zagrożenie dla człowieka. Zrobiłam jeszcze tutaj taki slajd z ważnymi terminami, które często trzeba wyjaśnić na sprawdzenie. Więc mam tutaj tarło, jest to okres godowy u ryb. Ikra to są po prostu jaja ryb, a zmienna cieplność to jest, że ryby po prostu w zależności od temperatury powietrza albo wody, Dopasowywują do niej temperaturę swojego ciała. No i przechodzimy już do ostatniego podpunktu, czyli przykłady ryb w Polsce. To też się bardzo często przydaje, bo wiadomo, często na sprawdzenie musimy podać jakiś przykład, więc przeczytam. Makrela, karp, okoń, płoć, węgorz, sandacz, łosoś i glicznia flądra, dorsz, śledź i szczupak. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tej krótkiej prezentacji. Mam nadzieję, że trochę pomogłam Wam przed jakimś sprawdzianem czy kartkówką i było to po prostu zebrane taka najważniejsza wiedza o rybach. Nie potrzeba tak naprawdę wiedzieć więcej. Oczywiście, jeżeli chcecie, to możecie, ale takie podstawowe rzeczy, które przydają się w szkole, na sprawdzianie, były tutaj zawarte. Mamy tutaj też źródła obrazków, jeżeli chcielibyście sobie znaleźć. Czy dojść, a wszystkie informacje pochodzą z mojego atlasu biologicznego. Więc to wszystko na dziś. Papa. Pa.